Mówić o paru kwestiach etycznych. Jeśli chodzi o logistykę badań, warto oczywiście obserwacje obserwować, no bo bez tego się nie da, tak? Nie możemy po prostu skakać z kwiatka na kwiatek i zapominać o tym, co poprzednio się dowiedzieliśmy. Co jest podstawowym takim narzędziem rejestrowania obserwacji z wywiadów, które prowadzimy, i z tych obserwacji z wydarzeń? Jak Państwo sądzicie, za pomocą czego się rejestruje? Za pomocą czego można zarejestrować informacje? No tak, prawda? To jest podstawowe nasze narzędzie? Ktoś ma inny pomysł? Internet. Internet? Pozyskiwanie danych z internetu, tak? Czyli można za pomocą komputera również. Jeszcze jakieś narzędzia do wykorzystania? Nagrywanie, również i pozyskiwanie danych z prasy, chociaż to nie jest już narzędzie rejestrowania, prawda? Tylko wtedy by trzeba było sobie z tego jakieś zrobić notatki. Ale to wszystko nie są podstawowe narzędzia, tak? Czyli podstawowym narzędziem nie jest dyktafon, nie są notatki, nie aparat, nie kamera. To jest nasze podstawowe narzędzie. Nasz pracujący mózg to jest podstawowe narzędzie. Państwo... To tak jak od dzieci w przedszkolu można najwięcej o rodzicach się dowiedzieć. Są takie punkty przepływu informacji i w urzędzie na pewno też, to oczywiście zawsze jest sekretariat, tak? I oczywiście sekretarka burmistrza to jest w ogóle super znajomość, więc Państwo się też będziecie kontaktować z ludźmi, którzy mają dostęp do najlepszych informacji, ale większość informacji Państwo zatrzymacie w swojej głowie. Dyktafon nie jest najlepszym narzędziem, ponieważ on jakby nie pozwala Państwu na, od razu na interpretację. Można nagrać dziesiątki godzin wywiadów czy nagrań z imprez zgromadzić, a i tak nic to nam nie da, dlatego że my i tak musimy to przepuścić przez naszą głowę. I cokolwiek będziemy robić notatki czy nagrywać, to nasza głowa jest tym podstawowym narzędziem, którym będziemy się posługiwać. Można powiedzieć, że to jest takie subiektywne narzędzie, tak? Ale nikt jeszcze nic lepszego nie wymyśli. Tak, żaden komputer jeszcze człowieka nie zastąpi. Notatki są narzędziem pomocniczym i są naszym narzędziem pomocniczym podstawowym, czyli jakby zaraz po naszej głowie, to jest narzędzie numer dwa, notatki. Notatki trzeba sporządzać na bieżąco, najlepiej od razu, czyli jak kończymy wywiad, wychodzimy zaraz, jak on był ubrany, kto tam jeszcze siedział, dzwonił jakiś telefon, z kimś rozmawiał. Będziemy mieli mnóstwo takich spostrzeżeń, których Państwo nie macie w swoich pytaniach, tych wytycznych, a które będą miały duże znaczenie, tak, jak ta osoba się zachowywała, czy na przykład była spięta, czy, nie wiem, uciekała wzrokiem przy niektórych pytaniach. To są ważne rzeczy. Czasem jest niezręcznie tego typu rzeczy notować przy tej osobie, bo ona może też mieć wgląd w te notatki, ale bardzo wiele rzeczy ucieka szybko i Państwo będziecie sami zdziwieni takim napływem różnych informacji i tym, jak bardzo w takiej szczytowej fazie tego projektu możecie zapominać o tym, co było chwilę przedtem albo przy poprzedniej rozmowie, przy poprzednim wydarzeniu. Dlatego zachęcam, żeby robić na bieżąco notatki i taką najlepszą regułą jest robienie notatek tego samego dnia, czyli nawet wieczorem, jak już padamy po jakimś tam kawałku pracy, zanotować chociażby w punktach, skrótowo, szkicowo. I bardzo dobrą techniką też jest zapisywanie różnych szczegółów. No już nie wiem, czy tam sukienka osoby, z którą się rozmawiało, ale bardzo często takie szczegóły, które są nieistotne, one stanowią taką dźwignię dla pamięci. Jak Państwo do tego zajrzycie, na przykład pisząc raport i przypomnicie sobie tą czerwoną sukienkę, to Wam się przypomni cała sytuacja wywiadu i też to, jak to się uleżało Wam w głowie, czyli Wasza interpretacja, która następuje potem jako reinterpretacja pod względem innych wydarzeń. Więc warto sobie szczegóły również notować, takie wręcz antropologiczne. Emocje też i swoje emocje, na przykład, że Państwo czuliście się niepewnie, tak? Ta osoba na przykład sprawiała wrażenie, że nie wiem, że Was poucza, tak? Albo że z kolei Was się bała, tak? Że mieliście odczucie, że ta osoba się boi. To są bardzo ważne rzeczy, takie trochę podprogowe, ale one stanowią wskazówkę do interpretacji potem. My oczywiście to robimy wszystko subiektywnie, ale cała ta metodologia jest metodologią jakościową, czyli ona się opiera na zrozumieniu. Dlatego ja mówię, że mózg jest takim naszym podstawowym narzędziem. I zachęcam w ogóle do prowadzenia stałych notatek. Ja jak robię jakieś projekty takie jakościowe, to od razu zakładam sobie taki zeszyt z notatkami i traktuję to jako taki dziennik pokładowy, tak? Piszę tam rzeczy, które są związane z badaniami, że tego dnia przeprowadziłam dwa wywiady, z których pierwszy to to i to i to, a ten drugi był na przykład wyraźnie jakoś, nie wiem, gorszy albo inny, albo bardziej szczegółowy. Pisać swoje wrażenia, pisać sobie po prostu przebieg takiego dnia badawczego. To jest potem kapitalny materiał, jak się robi raport i bardzo dużo rzeczy potem się przypomina wtórnie. Zasada co do tego, ile notować. Zawsze lepiej za dużo niż za mało, przy czym oczywiście po całym dniu, nie wiem, normalnej pracy plus jeszcze pracy społecznej, Państwu się nie będzie chciało tego notować. Ale gdzieś znalazłam taki fajny przykład.
że notatki badawcze są jak ruda złota, czyli przy dobrej jakości rudzie złota pozyskuje się około 30 gramów na tonę rudy. Czyli jak Państwo zrobicie sobie notatki i zapiszecie cały zeszyt 60-stronicowy, to potem do raportu wykorzystacie z tego, nie wiem, kilkanaście linijek, tak? Czy kilka akapitów. Ale pozwoli Wam to tak napisać ten raport, że on będzie esencją tego, co zostało zaobserwowane. To będzie po prostu bardzo dobrej jakości raport później.